kolejna część zajęć zbiorem mediacji poświęconych zanieczyszczeniom organicznym. Tym razem nie bakterie, a boczniak ostrygowaty. Tutaj mamy grzybnię. Ona już jest po terminie użyteczności. Może wziąć. Po terminie użyteczności, ale jak Państwo zaraz zobaczycie, zakładaliśmy podobne doświadczenie dla studentów z fitermediacji na kierunku ochrony środowiska. No i tam już jakiś wzrost jest, mimo że minęło kilka dni. Ja pokażę szalki, które żeśmy przygotowali z doktorem Robertem. Zanieczyszczenia są dokładnie te same. Główne zanieczyszczenie to jest przepracowany olej silnikowy. Nie wiem, czy trochę nie przesadziliśmy trochę z zanieczyszczeniem. Znowu powinno być te 3-5%. Ja wezmę te dwie szalki, bo tą, którą tutaj zostawiłem, jak Państwo zobaczycie, ilość zanieczyszczenia jest dużo większa. Boję się, że tutaj boczniak sobie nie poradzi. Więc te dwie zrobimy. Mamy oczywiście szalki kontrolne. To jest pożywka na bazie ziemniaka. Skrobi, lubiana przez boczniaka. I jako kontrolę, tylko że też chciałem, żeby było dobrze widać kolor, ale jest ten kolor przesadzony. To jest RBBR, substancja niebieska, znana wszystkim bardzo dobrze jako barwnik odzieżowy. No, chociażby moje dżinsy, teraz Roberta nie, ale, jak robiliśmy zajęcia z fitoremediacji, to miałem inne spodnie. To były inne spodnie, więc... Znaczy, że zmieniam spodnie. Tak, to znaczy się tak, że przebieramy się, na przykład Robert. albo ja przynajmniej, no dobra, nie rozwijamy tego wątku. Dlaczego ten RBBR? Jaka jest jego tutaj rola w tym zadaniu? RBBR jest w ogóle naszą jedną z ulubionych substancji, które wykorzystujemy na zajęciach. No on ma podstawowe zalety. Jest nietoksyczny, no barwimy ciuchy, więc jego toksyczność jest zerowa w zasadzie. Następnie, jest podobny strukturalnie do związków organicznych, toksycznych, to jest jakaś pochodna antracenu. Następnie jest barwny, czyli w porównaniu do WWA on jest widoczny gołym okiem. No Państwo widzicie, że on jest tutaj na szalce. Jest rozpuszczalny w wodzie, jest w ogóle rozpuszczalny, więc nie w tłuszczach, tylko w wodzie, więc możemy go wykorzystać czy to w pożywkach, tak jak tutaj, stałych, płynnych, ale może być stosowany też w hydroponice. Na kolejnych zajęciach pójdziemy do szklarni, one będą poświęcone już trochę innym właściwościom bakterii, ale w szklarni pokażemy Wam doświadczenie, które również jest wprowadzone dla studentów z fitoremediacji, i kierunku ochrona roślin, i tam ten RBBR jest wykorzystany w innym doświadczeniu. Zobaczycie, jak to wygląda, ale to szczegóły za dwa tygodnie. No i tak, mamy substancję, która ma wszystkie cechy, które pozwalają nam użyć w doświadczeniu, a jest podobna, czyli jest rozkładana tak samo jak węglowodory aromatyczne, więc mamy idealny obieg badawczy. Jest bezpiecznie, jest widocznie i łatwe w zastosowaniu. Tutaj już nie będziemy robić wielkiej kombinatoryki. Grzybnia jest wielokrotnie używana, więc no, nawet już widzę jakieś takie drobne skażenie, ale będziemy się tym bardzo przejmować. Ja po prostu wezmę pipetę, którą wysterylizuję alkoholem i ponakładam kilka ziaren na każdą z szalek. Nie wygląda to profesjonalnie, natomiast pamiętajmy, że czasami bioremediacja w praktyce no nie pozwala na wykorzystanie narzędzi sterylnych albo dobrodziejstw tutaj pracy laboratoryjnej. Między innymi boczniaka wykorzystywano do rozkładu chociażby ropy naftowej, która wylewała się w czasie tych wielkich katastrof w Zatoce Meksykańskiej czy Kalifornijskiej. Zresztą ochotnicy zbierali na balotach, które były robione ze słomy albo z ludzkiego włosia, i były zainokulowane boczniakiem ropę z brzegu. Potem to było gdzieś tam rozkładane w odpowiednich warunkach, wilgoć była ważna, temperatura. I następował powolny rozkład tych substancji ropopochodnych, które wyciekły z platform wiertniczych. Nie można tego zrobić sterylnie, więc my tutaj też jak gdyby nie unikamy od tych takich mniej sterylnych działań, no po to, żeby pokazać, że to po prostu działa. Więc ja szybko ponakładam tę plechę.
Inokulacja jest tutaj na ziarniaku, na ziarnach chyba... Pszenicy. Pszenicy albo jakiegoś jęczmienia. W każdym razie typowego zboża. To też jest pożywienie dla tego grzyba. My trzymamy w lodówce. To jest materiał, który jest przeznaczony do klienta klienta indywidualnego. No chodzi o to, żeby po prostu mając instrukcję, wiedząc, że potrzeba albo jakiejś słomy, albo jakiegoś innego podłoża, które boczniak lubi, można było zainokulować grzyba, a to jest tylko źródło grzyba. Można kupić też gotowe baloty. My kiedyś żeśmy te gotowe baloty używali, natomiast to jest trochę więcej zachodu. Dobra, zainokulowane. O, jakbyśmy byli z Państwem, to by wyglądało zupełnie inaczej. Państwo mieliby swoje szalki. Jeżeli chodzi o ten rozkład bakteryjny, pracowalibyśmy z Waszymi bakteriami. No, sytuacja jest trudna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak uda nam się wrócić, to przynajmniej te kilka podstawowych czynności tu Państwu pokażemy. Tu trochę dużo, ale nie szkodzi. Kamera się oddaliła, więc Państwo nie widzieliście. Kontrola jest dla nas potrzebna, żeby po to, żeby wiedzieć, że w ogóle ten grzyb żyje. Jakby rósł na kontroli, a nie rósł na zanieczyszczeniu, no to znaczy, że stężenie było za duże. A jak nie rósłby tu i tu, ani na szalkach zanieczyszczonych, ani na kontrolnych, to znaczy, że staraliśmy się Państwu poprowadzić zajęcia na materiale, który już jest nieżywy, który już jest przeterminowany. No i jeszcze ostatnia szalka. Rozbijemy, to byłaby przesada. Dobra, gotowe. Jeszcze przetrę pensety i pokażemy Państwu, jak wygląda. Oszarki były robione w tym samym momencie, więc tam też będzie ten bardzo niebieski kolor. Zakładanie doświadczenia było tylko w innym momencie robione. Tamte, które na chwilę winne, były robione w zeszły czwartek, czyli ile? Czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, 5-6 dni temu. Grzyb żyje, więc ta pierwsza obawa już jest nieaktualna. Najpierw zgodnie z regułą kontrola, jak widać, intensywny wzrost grzybni. Ja chcę pokazać też tutaj, jak ta grzybnia przerasta całą szalkę, więc widać, że cała w zasadzie już powierzchnia jest pokryta. No tutaj trochę gorzej to wygląda, ale wzrost też jest. No i dla nas najbardziej interesujące, ale jeszcze nie widać efektu. Grzybnia rośnie, grzyba, to jest na RBBR-ze, jest bardzo dużo. Wygląda to jak kontrola, czyli nie ma zahamowania wzrostu. Natomiast normalnie już po nawet tych kilku dniach widzieliśmy białe plamy na dole, czyli w ogóle rozłożony barwnik. Tutaj w jednym miejscu, widać? A teraz? A tutaj? Troszeczkę widać. Nie, nie widać. No trudno, czyli szpada ekran. Bardzo nam przykro, że Państwo tego nie widzą. Ale to nie jest tak, że to jest bardzo białe. Tutaj widać, że w tym jednym tutaj punkcie, to jest tak centymetr na centymetr, półtora na centymetr, no jaśniejszą, białą plamę. Białą plamę widać i tu po bokach, zaraz na krawędziach grzybni też widać już jaśniejszy kolor. My to potrzymamy jeszcze kilka tygodni, no i miejmy nadzieję, że za jakiś czas pokażemy Państwu białą, rozłożoną szalkę. Tu może być tak, z tak wysokim stężeniem RBBR-u w szalce to jeszcze nie pracowaliśmy, natomiast to, co przygotowujemy w tych takich standardowych, tradycyjnych ćwiczeniach, gdzie nie przejmujemy się rozdzielczością telefonu podczas kręcenia filmu, szalki po 3 tygodniach są białe. No i najciekawsza próba, która jest z olejem przepracowanym. Po pierwsze, zwróćcie Państwo uwagę, że wzrost nie jest już taki intensywny, ale jest, grzyb rośnie sobie spokojnie.
mimo obecności zanieczyszczenia. Kolejna bardzo fajna rzecz do zauważenia to jest to, że grzyb wcale nie unika kontaktu z olejem przepracowanym. To jest szalka z olejem przepracowanym i zobaczcie, że udało nam się tak rozlać ten olej, że on jest w miarę równo rozłożony na całej szalce. Nie ma tak, że gdzieś go jest bardzo dużo, gdzieś jest go zdecydowanie mniej. Są jakieś punkty, gdzie jest go więcej, ale generalnie na szalce jest równomiernie rozłożony. Ale zobaczcie, co robi grzyb. Jakbyśmy go sobie tu obrysowali i przekręcili to na drugą stronę, to mamy właśnie pod grzybnią zlokalizowanego cały olej przepracowany. Tu, gdzie nie ma grzybni, czyli tutaj, nie ma tych substancji ropopochodnych. To znaczy, że grzyb jest nią zainteresowany. To oczywiście ja może trochę teraz tak koloryzuję całe, co tutaj się dzieje, ale widać, że grzyb nie ucieka od substancji ropopochodnej jako od substancji niebezpiecznej, a zajęty jest rozkładem. To też widać, ale to już na pewno nie będzie możliwe do pokazania kamerą, że są miejsca, które nie są czarne, ale one są już takie brunatne, bardziej czerwonawe i tutaj ten rozkład jest ewidentnie najintensywniejszy. Tutaj, tak? To tutaj w ogóle były miejsca, widać to inokulacji samej grzybni. Ja tutaj śpiesząc się dosłownie powbijałem w podłogę, więc to też dobrze widać. To jest jedna szalka, a w drugiej widzimy trochę większe problemy. Jedno, co na pewno znowu można stwierdzić, że są jakieś plamki oleju przepracowanego poza grzybnią, ale jak przekręcimy, cały olej w zasadzie przepracowany jest pod grzybnią. Tu zobaczymy, na pewno możemy się spodziewać w przypadku RBBR-u postępów wyraźnych w rozkładzie przez grzyba. Nie wiem, jak to będzie wyglądała sytuacja. Tu pamiętajmy, że mamy też efekt kumulacji zanieczyszczeń. Ten grzyb oprócz tego, że rozkłada olej przepracowany, to też kumuluje metale i wszystkie substancje, które nie są w stanie być rozłożone przez grzyba. Tu czwartek Robert zadał pytanie, czy jakby on zaowocował, czy można byłoby go zjeść. W tych warunkach nie, bo tu jest zbyt dużo substancji, nie znamy składu chemicznego oleju przepracowanego, ja bym zaryzykował. Czy można ustawić tak doświadczenie, że byłoby jakieś pojedyncze zanieczyszczenie organiczne i po tym owocnik nadawał się do jedzenia? Pewnie tak. Jeżeli to byłby jakiś prosty, na przykład węglowodór aromatyczny albo proste ropopochodne, jakieś alkany, alkeny, cokolwiek, jakieś proste cykliczne związki, to tak, rozkład w idealnych warunkach możliwy byłby do wody i dwutlenku węgla. Tutaj takiej szansy na pewno nie ma. I uważajcie w ogóle na grzyby. O grzybach mówimy mało na naszych zajęciach, ale to są doskonałe akumulatory metali ciężkich i grzyby ze swojej gleby na pewno gromadzą dużo związków metali, ale też na przykład związków radioaktywnych, zdecydowanie więcej niż rośliny. No i mogą też gromadzić jakieś tam związki organiczne, więc tak ja bym to widział. Przyszła pani doktor Brochner, zapraszamy. Mina mówi, że przesadzamy, czas leci. Od godziny mieliśmy być, czyli kręcimy film o 45 minut, a od godziny to musi być dzień, gdzie to pytanie co robiliśmy przez 15 minut. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia.